co uratowało Ukrainę. Czyli 10 rzeczy, które są według mnie decydujące, które zdecydowały o tym, że Ukraina się obroniła, nadal po 2 latach się broni, pomimo tego, że była stroną zdecydowanie słabszą, której raczej nikt nie wieszczył większych sukcesów. Ta obrona jest po prostu sukcesem. Tak należy na to patrzeć. I może dla tych, którzy są niecierpliwi, od razu powiem, co to są za rzeczy, ale może też zaproszę na dzisiejszego live'a, który będzie o 21:00. No i możemy porozmawiać o tych 2 latach, które minęły wczoraj i o tym, co właśnie uratowało Ukrainę. No i dla tych niecierpliwych, po pierwsze, obrona przeciwlotnicza, po drugie, morale, po trzecie, reforma szkolenia, która została przeprowadzona po 2015 roku. Następnie mamy problemy logistyczne przeciwnika, zbyt wydłużone linie, niedostatki logistyczne przeciwnika. To jest 4. rzecz. 5. rzecz, gigantyczne wsparcie już w trakcie działań, ale też przed. Musimy pamiętać, że to wsparcie i dotyczące szkolenia, czyli punktu 3, ale też sprzętu, odbywało się też przed konfliktem. Tu musimy o tym pamiętać. 6. rzecz to wprowadzenie w późniejszym etapie, już po tych początkowych, można powiedzieć, miesiącach, tygodniach zachodniej artylerii, która pozwoliła na zniwelowanie tej przewagi wynikającej z gigantycznej przewagi ilościowej przeciwnika. 7. rzecz, rozpoznanie, informacje od sojuszników, którzy dawali bardzo dużą ilość informacji, co ciekawe, dosyć takich przesianych, nie dawano wszystkiego, żeby po prostu wiedzieli, gdzie, jak i co się dzieje. 8. rzecz, duże rezerwy, bardzo duże rezerwy. 9. rzecz, duże siły już przed, można powiedzieć, wybuchem konfliktu. Chodzi tutaj o sprzęt. Sprzęt stary, ale jednak można powiedzieć, ten zapas i wyposażenia, i pojazdów, i tych wszystkich rzeczy nie był aż tak mały, jak się niektórym wydaje. Ale nieporównywalnie mniejszy, wielokrotnie mniejszy niż w przypadku strony, która zaatakowała. I 10. rzecz, niedocenienie Ukraińców przez przeciwnika. I teraz, jeśli masz czas, jeśli już wiesz, jakie te 10 rzeczy jest, to po kolei możemy je omówić, ale też nie będziemy przedłużać. Po pierwsze, obrona przeciwlotnicza. Coś, co pozwoliło zatrzymać rosyjskie lotnictwo. Nie pozwoliło im doprowadzić do sytuacji, że mają pełną przewagę, panowanie w powietrzu. Ponieważ gdyby do takiej sytuacji doszło, wówczas to wyglądałoby zupełnie inaczej. Czołgi, armatochaubice, bezzałogowce, dobra infrastruktura, to wszystko po prostu zostałoby zniszczone. I to jest gigantyczna nauczka dla nas, że bez bardzo silnej obrony przeciwlotniczej te wszystkie zakupy, jakie dokonujemy, nie mają sensu. Szczęśliwie dla nas te programy, które mają rozwijać naszą obronę przeciwlotniczą, są programami najlepiej prowadzonymi ze wszystkich. Może tak ktoś jednak z góry na nas spojrzał i troszkę, przynajmniej w tej materii, tego rozumu tym ludziom, którzy to robili, dodał. Musimy jednak pamiętać, że przed wybuchem konfliktu, tej gorącej, można powiedzieć, fazy konfliktu, ponieważ on trwał już 8 lat wcześniej, od 8 lat, ta obrona przeciwlotnicza ukraińska była przynajmniej 10-krotnie silniejsza od naszej obrony przeciwlotniczej. Nie mówiąc już o tym, że miała większe możliwości. Tak, była liczniejsza, miała o wiele większe zapasy, jeśli chodzi o środki oddziaływania na te zagrożenia i do tego miała możliwości, które my dopiero uzyskujemy. Więc właśnie dlatego byli w stanie się obronić. Tylko że nawet te bardzo duże zapasy, których my najprawdopodobniej nie będziemy mieć aż tak dużych, chociaż mam nadzieję, że do tego dojdzie, zostały zużyte. Dlatego to wsparcie w tej kwestii jest tak ważne i dlatego później właśnie to wsparcie dotyczyło głównie, może nie głównie, ale w dużej mierze właśnie obrony przeciwlotniczej. Więc po pierwsze, obrona przeciwlotnicza. Coś, co nie pozwoliło atakującemu na uzyskanie
panowania w powietrzu i w ten sposób nie doszło do po prostu stłumienia obrony ukraińskiej. Druga rzecz, morale. Nawet najlepszy sprzęt, najlepsze wyposażenie, najlepsze dowodzenie nic nie znaczy, kiedy ludzie nie chcą walczyć, kiedy się poddają, kiedy nie chcą bronić swojej ojczyzny. Bez tego to mogłaby być naprawdę może nie trzydniowa, ale kilkutygodniowa operacja i tego państwa by już nie było. Bez przekonania, że no, trzeba walczyć, bez przekonania, że no, trzeba bronić ojczyzny, to by nie zadziałało. Choćby tam był najlepszy sprzęt, chociaż te ilości tego sprzętu by były dziesięciokrotnie większe, to by nie zagrało. O tym musimy pamiętać, o tym często zapominamy, że bez tego elementu nic nie będzie działało. Trzecia rzecz, reformy szkolenia, gigantyczne szkolenia rezerw, ale też można powiedzieć zmienianie tych podstaw szkoleniowych oraz gigantyczne wsparcie ze strony państw, które wspierały Ukrainę już od tego 2014 roku. To nie było tak, że to szkolenia były prowadzone dopiero po lutym 2020, dopiero na przykład od marca 2022 roku. Nie. One były prowadzone przez państwa zewnętrzne już o wiele wcześniej. Już od kilku lat. Normalne. Mamy państwo, z którym współpracujemy, to te szkolenia są przeprowadzane, co nikogo nie dziwi, chociaż niektórych dziwi. No ale my też szkolimy się w innych państwach. My też szkolimy inne państwa. To jest coś normalnego. Współpracujemy, no to wspólnie rozwijamy swoje możliwości, ponieważ to nie tylko rozwijanie możliwości tego drugiego państwa, ale też naszego. Tu jest bardzo ważna sprawa, ponieważ u nas z tym szkoleniem są problemy. Tu nie chodzi o jakość, tu chodzi o możliwości. Gigantyczne struktury, które pozwolą i szkolić wojsko, i rezerwistów, to jest bardzo ważna sprawa, którą właśnie widzimy. Jednak pomimo tych zmian nasi wschodni sąsiedzi nie są w stanie w sposób bezpieczny i w dużej skali szkolić swoich żołnierzy tak, jakby chcieli. Dlatego potrzebne jest to wsparcie, no ale no te możliwości szkoleniowe też są ograniczone. Czwarta rzecz. Logistyka. Logistyka, która zawiodła w przypadku atakujących. Logistyka jest niesamowicie ważna. Nawet najlepszy czołg, którego nie da się pokonać, kiedy zabraknie mu paliwa albo zabraknie mu amunicji, nic nie zrobi. I tutaj pojawił się ze strony atakującej problem. Oni mieli z tym problem. To było coś, co też było gigantycznym ograniczeniem ich możliwości. Nie mówiąc o tym, że no, przeprowadzano bardzo dużo ataków właśnie na logistykę. To jest takie podejście natowskie. Czyli ograniczamy logistykę przeciwnika, doprowadzamy do sytuacji, że może te czołgi, te BWP-y, te pojazdy jego są blisko nas, no ale nie mogą odpalić, ponieważ nie mają paliwa. Nie mogą nas ostrzeliwać, ponieważ nie mają amunicji. I stłamszając, ograniczając możliwości tej logistyki, po prostu możemy po jakimś czasie skuteczniej oddziaływać na przeciwnika, no i robić to w sposób bezpieczniejszy. Tu było podobnie. I po pierwsze, było to spowodowane tym, że no, ta logistyka po stronie rosyjskiej nie zadziałała. Działała tylko w niewystarczający sposób, a po drugie była jednym z tych celów, które były atakowane. No, to jest coś, o czym wiemy, no i mam nadzieję, że my też szykujemy swoją logistykę, żeby na przykład, kiedy będziemy się bronić, żeby ona nie zawiodła. Ona może zawieść i w czasie ataku, i w czasie... Piąta rzecz. To gigantyczne wsparcie w trakcie już, ale też przed. To wsparcie przed nie było aż tak duże, jak się niektórym wydaje, ale było. Musimy o tym pamiętać, że to nie było tak, że ktoś czekał. To, że może dojść do ataku, było wiadomo już od kilku miesięcy. Dlatego to wsparcie jeszcze ograniczone, jeszcze dotyczące takich, można powiedzieć, środków mniejszych, na przykład nie dotyczyło to sprzętu ciężkiego, już pojawiło się
tylko że no, skala była niewystarczająca. Gdyby, można powiedzieć, to wsparcie przed było większe, zdecydowanie większe, mogłoby, chociaż wątpię, odstraszyć, zniechęcić, chociaż myślę, że to wtedy by zadziałało, gdyby to odnosiło się do ludzi, którzy myślą tak jak my. Tutaj jednak no, po drugiej stronie jest ktoś, kto ma troszkę inne podejście. Ale to wsparcie już, gdy wszystko zaczęło być gorącym konfliktem, na przykład z naszej strony było gigantyczne. To, ile wysłaliśmy rzeczy, i niech mi ktoś powie, że na przykład w pierwszym roku ktoś wysłał więcej amunicji, sprzętu ciężkiego, czy nawet w drugim roku, no tu może Amerykanie. Ale bez tego wsparcia, tego początkowego, tutaj moglibyśmy nie mówić o uratowaniu Ukrainy. Dzisiaj, po ponad dwóch latach, po dwóch latach i jednym dniu, nie mówilibyśmy o uratowaniu. To wsparcie było gigantyczne. I, co bardzo ważne, pozwoliło im się obronić. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy my na przykład zbudowali odpowiednie zapasy wszystkich rzeczy, które nam będą potrzebne. Żebyśmy je zgromadzili w taki sposób, w takich miejscach, żeby nie dało się ich zniszczyć. Ponieważ musimy pamiętać, że to nie będzie trwało 1, 2, 3 dni. To może trwać bardzo długo. I czy będziemy bronić Bałtów, czy już siebie, ponieważ kiedy Bałci zostaną na przykład zaatakowani i my ich nie obronimy, no to tylko może oznaczać jedno, że niedługo będziemy kolejni. Więc zapasy, zapasy, zapasy. No i wsparcie zewnętrzne. Tutaj to wsparcie się pojawiło, chociaż można powiedzieć, no nie było takie, jakie powinno być. Ponieważ gdyby zdecydowano się na wsparcie takie pełnoskalowe, takie prawdziwe, no ta sytuacja wyglądałaby inaczej. No i myślę, że w kilku innych miejscach na świecie również by się działy inne rzeczy. Gdyby widziano, że no ten szeroko pojęty Zachód potrafi zareagować, ale nie tylko zareagować, ale też zrobić to z pełną stanowczością. No, tego troszkę zabrakło, ale i tak nie jest źle. Szósta rzecz to ta wspomniana artyleria zachodnia. I tutaj mówię o artylerii lufowej oraz o rakietowej. I tu nie chodzi tylko o to, że dostarczyliśmy goździki, dany, grady, RM-ki i Bóg wie co jeszcze, ale tu chodzi właśnie o tą artylerię zachodnią. HIMARSy, MLRS-y, Kraby, M109, pancerhaubice. Czy to daje przewagę? Oczywiście, ponieważ tego typu artyleria ma większy zasięg, jest bardziej precyzyjna. Dzięki temu udało się zniwelować już, może nie na początku, ale w późniejszych miesiącach, tą gigantyczną przewagę w artylerii po stronie atakującego, który miał nieporównywalnie większą ilość środków, czyli tych wyrzutni, czyli tych armatohaubic, zwykłych dział, ale też gigantyczną przewagę, jeśli chodzi o użycie amunicji z jego strony. Kilkadziesiąt tysięcy pocisków dziennie. Jakie my mamy zapasy? Jakie mieliśmy zapasy pocisków? Na ile dni tak intensywnych działań by nam to wystarczyło? Nawet z tymi zapasami, które mieliśmy wcześniej. Czy gdy już odtworzymy te zapasy? Myślę, że na tydzień by nam nie wystarczyło. Tak, będąc szczerym. Więc no to nam też mówi, że musimy mieć gigantyczne zapasy. Ale właśnie dzięki tej przewadze, jaka dawała ta artyleria zachodnia, dzięki temu, że te kraby, te kilkadziesiąt krabów, no nie tylko krabów, no ale kraby tutaj naprawdę bardzo dużo zrobiły. Było ich wtedy najwięcej. Były użytkowane w sposób wariacki. No i gdy okazało się, że ich lufy wytrzymują takie ilości strzałów, że no wszyscy byli w głębokim szoku, chociaż jakoś nikt tego nie chce tak głośno mówić, jak się powinno mówić. Nie będę wchodził w szczegóły. Do tego są w stanie wystrzeliwać dosłownie wszystko. Nie tylko 155. 152 też tam szły. Taka mieszanina ładunków, takie rzeczy one są w stanie obsłużyć, no ale wiecie, że uwielbiam kraby. No ale ogólnie patrząc nie tylko na nasze kraby, ponieważ to nie były tylko one, tutaj musimy mówić o tym szczerze,
że tam też było dużo innych, to pozwoliło zniwelować tą przewagę w artylerii. Musimy wiedzieć, że drony są tylko takim substytutem. Bezzałogowce nie zastąpią artylerii. I one są szeroko używane, ponieważ właśnie są problemy z tą artylerią. I z precyzją, i z ilością amunicji. No ale jak są braki, to trzeba je zastępować, na przykład bezzałogowcami. I ta zachodnia artyleria, dostawy tej artylerii pozwoliły właśnie zniwelować tą przewagę dzięki większemu zasięgowi, większej precyzji, szybszemu ogniowi kontrbateryjnemu, ale też dzięki temu, że po prostu do tych 155 była amunicja. Że te HIMARSy, te wyrzutnie HIMARS, których dostarczono kilkanaście, później było ich łącznie chyba nie więcej niż 20 kilka sztuk naraz, plus te MLRS-y z rakietami nawet do zasięgu 70-80 km potrafiły tą logistykę rosyjską po prostu sparaliżować na jakiś czas. Ale jednak to pokazuje, jak ta artyleria była ważna. Pamiętajmy też, że ta artyleria, którą posiadali Ukraińcy już na początku, ta własna, też zrobiła bardzo dużo. Ona nadal działa, co ciekawe. Ona nadal jest używana. Awdijiwka to właśnie używanie w dużej części właśnie tych kalibrów jeszcze 152-122. 105. No to są po prostu bardzo ważne sprawy. Artyleria pokazała, co potrafi. No, można powiedzieć, działała dopóki były pociski. Teraz już jest z tym gorzej. Siódma rzecz to rozpoznanie. Element niesamowicie niedoceniany, kiedy mówimy o tym, co się działo przez te dwa lata. Rozpoznanie satelitarne, rozpoznanie ze strony awaksów, ze strony tych dużych, wielkich bezzałogowców. To były gigantyczne ilości informacji. I taki awaks, który był nad Polską, on był w stanie wykrywać rosyjskie kolumny i podawać informacje o nich. Rozpoznanie satelitarne, które w czasie rzeczywistym to właściciele tych satelit mieli informacje, no oni je troszkę filtrowali, na przykład nie pokazując, jak duże możliwości mają te satelity. Tak, tutaj można powiedzieć, że te informacje nie były tak dokładne, jak w rzeczywistości mogłyby być, ponieważ, no ale nie zagłębiajmy się, ale te ilości informacji niesamowicie ważnych, ponieważ po co nam artyleria, po co nam czołgi, po co nam bezzałogowce, kiedy nie wiemy, gdzie uderzyć i nie wiemy, gdzie jest przeciwnik, gdzie przerzucić nasze siły. Tutaj to było. I to jest coś niedocenianego. Dlatego to rozpoznanie jest tak ważne. Dlatego musimy dalej rozwijać nasze możliwości satelitarne. Ruszyliśmy z Francuzami, ale musimy zrobić jeszcze więcej. No nie mówiąc o tym rozpoznaniu takim jak awaksy, no ale dwa SABy przynajmniej są, początek jest. Więc bardzo ważna sprawa. Ósma rzecz, bardzo duże rezerwy. I to rezerwy, które były szkolone, można powiedzieć, w ostatnich latach. Tu zrobiono bardzo dużo, nam troszkę do tego brakuje. Pamiętajmy, że wojnę zaczynają zawodowcy, tylko oni się szybko kończą. No taka prawda. Obrzydliwa, ale prawda. A wojnę mogą wygrać tylko rezerwiści i później zwykli ludzie po przeszkoleniu. Kiedy konflikt się przeciąga, to choćbyśmy mieli jak dużą armię zawodową, ona bez rezerwistów nie przetrwa. Im dłuższy konflikt, tym większy udział rezerwistów. Rezerwistów, którzy byli wcześniej przeszkoleni, później oni się też kończą. I później wchodzi kwestia zwykłych ludzi, którzy z tym wojskiem nigdy nie mieli do czynienia, którzy muszą być przeszkoleni, czyli my, nie daj Boże, też możemy się w jakimś okopie na Suwałkach spotkać. Albo w jakimś innym miejscu. Więc tak, żebyśmy zdawali sobie sprawę, że rozwój wojska nie jest tylko po to, żeby ono nas obroniło, tylko żeby też odstraszyło, żeby nie musiało dojść do tej sytuacji, gdzie oni nas będą musieli bronić, później będą to robili rezerwiści, a później będziemy robić to my. Tak to wygląda. I tutaj te duże rezerwy, wyszkolone rezerwy, jeśli chodzi o tą ilość wyszkolonych tak naprawdę rezerwistów, no Ukraina miała ich więcej niż my posiadamy obecnie. Przynajmniej
Tak mi wychodzi z moich informacji, jakie posiadam. Może się mylę, jak coś to mnie naprostujcie. I jak widać, to jest niewystarczająca ilość. To już, można powiedzieć, też się skończyło. Niestety. Dziewiąta rzecz. Duże siły przed. I tu chodzi nie o żołnierzy, ponieważ tu popełniono błąd i chyba niechcąc, po prostu wyjść na kogoś, kto zainicjował ten konflikt, doprowadził do tego, że no, dojdzie do wybuchu tego konfliktu, nie przeprowadzono takiej mobilizacji. Szkoda, przed jego wybuchem, bardzo szkoda. No ale to teraz człowiek sobie może mówić takie rzeczy. Chodzi o ilość czołgów, chociaż jak się okazało, i tak była niewystarczająca. Chodzi o inne, można powiedzieć, rzeczy. Zapas amunicji, tych środków do obrony przeciwlotniczej i wielu innych rzeczy, które były dosyć duże. Tylko, no, jednak gdy konflikt się przedłuża, gdy należy zwiększyć liczebność swojego wojska 7-krotnie na przykład, to te rezerwy okazały się niewystarczające. Bez wsparcia, o którym mówiłem w punkcie 5, to by nie wyszło. Więc często mówimy, że no zakupy, za dużo kupujemy, no ale my się przygotowujemy na W, a nie na pokój. Też dla nas nauczka, tylko że no to oczywiście. Dziesiąta rzecz. Niedocenienie ze strony atakujących. Moim zdaniem to miało wyglądać zupełnie inaczej. To miało wyglądać w ten sposób, że te władze miały zostać po prostu wyeliminowane i takie szybkie uderzenia miały doprowadzić do tego, że no, wojska będą znajdować się obok tych czynników decyzyjnych, które zostaną wyeliminowane przez na przykład inne czynniki wewnętrzne albo też wprowadzone z zewnątrz. No i ta władza się zmieni, będzie przywieziony jakiś, można powiedzieć, swój, no to znaczy swój dla tych, którzy zaatakowali, no i będzie zmiana, jeśli chodzi o rząd, jeśli chodzi o władzę, i to wszystko zostanie po prostu zrobione w ten sposób, że no, tylko niektórzy się postawią i ten opór będzie ograniczony. No ale to nie wyszło, jak widać. Nie mówiąc o tym, że tu doszło do gigantycznego niedocenienia. Tu się nikt nie spodziewał tak dużego oporu i co ciekawe, nikt nie spodziewał się tak dużej i szybkiej reakcji Zachodu. No nie tylko Zachodu, no ale tak szeroko powiedzmy Zachodu. Ponieważ chociaż mówiłem, że no to wsparcie mogłoby być większe i to mogłoby dużo problemów rozwiązać, naszych problemów, to tak powinno właśnie wyglądać, to jednak chyba nie doceniono tego, jak duże to wsparcie będzie. Jednak nikt nie spodziewał się, że tyle tego wsparcia, chociaż w naszej opinii, w mojej opinii niewystarczającego, to jednak i tak ta skala zaskoczyła. I tak to wsparcie zaskoczyło. Pamiętajmy, że NATO jest sojuszem obronnym. Ukraina nie należy do NATO. I nikt, jeśli chodzi o NATO, czy też chodzi o Zachód, o Unię Europejską, nie ma obowiązku wspierać jej. To musimy pamiętać. To nie jest tak, że my jesteśmy w jakikolwiek sposób zmuszeni do tego. No niektórzy mówią, podpisaliśmy jakieś umowy, musimy ich wspierać. Gówno prawda. Robimy to, bo chcemy. My akurat robimy, żeby zwiększyć nasze bezpieczeństwo i ten przeciwnik, który nam grozi od setek lat i który nas gnębił przez setki lat, był słabszy. Inne państwa robią to z innych powodów, no ale nikt nie ma obowiązku. To nie jest tak, że mamy obowiązek. Nie, my to robimy i inni to robią, no nie wszyscy, wśród was też na pewno są tacy, którzy tego nie pochwalają. Wasze prawo, tutaj oczywiście no, nikt was do tego nie zmusza. To jest wolna wola. I właśnie tu chyba było duże zaskoczenie, że jednak ta wolna wola była tak duża, że jednak no, ktoś stwierdził, że będę pomagał i będę to robił w dużej skali. No i to zaskoczenie jest chyba bardzo duże. No i to też jest dużym wpływem, które spowodowało, że no nie doceniono tej Ukrainy. Co też jest elementem, który uratował Ukrainę.
że będzie posiadała odpowiednie środki, żeby się bronić, że będzie posiadała chęć tej obrony. Tutaj też niektórzy na Zachodzie, nie w Polsce, ale na Zachodzie, to niejako mówili, że no, nie będą chcieli się bronić. No o nas też tak kiedyś mówili, że nie będziemy się bronić, a się broniliśmy. I myślę, że w razie W też byśmy się bronili, chociaż wiele osób mówi, o, ucieknę, wyjadę. Niektórzy tak zrobią. To jest oczywiste, to jest normalne. No ale myślę, że będziemy się bronić. I oni się obronili, zostali niedocenieni. Więc 2 lata, 10 moich wniosków. Dziękuję za uwagę. O 21, jeśli chcecie, możemy porozmawiać. Chcesz mnie wspierać? Masz różne formy. Wszystkie linki w opisie. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.